na przykład Super Express pisze, nie wchodź na strony porno, bo rząd to zobaczy. CBA kupiło program do szpiegowania Polaków. No i wynika z tego tekstu, że pan Wojtunik, który korzysta z prawa do odmowy wyjaśnień w sprawie pana Falenty i podsłuchów, postanowił monitorować zainteresowanie Polaków pornografią. Powiem szczerze, być może jest to ciekawa i ważna sprawa, ale jednak chyba byłoby trochę lepiej, gdyby tajne służby zajmowały się tym, co zwłaszcza do nich należy, czyli na przykład, żeby uniemożliwiały, wykrywały, ścigały skutecznie takie przedsięwzięcia jak masowe podsłuchiwanie, wieloletnie podsłuchiwanie czołowych polskich polityków. No ale oczywiście pornografia jest ciekawsza, bardziej pewnie kręci agentów i ich szefów. Nie będę się już pastwił, bo sprawa jest aż nadto wyrazista.